tutaj. Niedźwiadek? Skąd tu się wziął niedźwiadek? Przynajmniej serki są. Z regeneracji. Jesteś najfajniejsza! Zostaniesz moją mamą? Nie, nie chcę rozmawiać. Smok? Naprawdę? Duży był? A ział ogniem? O ja! Wiedziałam! Wiedziałam, że są prawdziwe! Muszę pamiętać, by opowiedzieć to tacie! Okej. Okay. My tymczasem serki sobie weźmiemy. Okej. Okay. I po serkach. Porozumienie z generałem zgłosiłem do Legion. Okej. Okay. I tu... Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Znowu? Co? Zobaczmy. Sierocińcem w Pękninie zarządza nowa osoba. Poleciła mi wręczyć te ogłoszenia każdemu, kogo spotkam. To chyba na tyle. Muszę iść. Sierociniec? Poszukiwany. Dobry dom. W czasach wojny i konfliktów największymi ofiarami są sieroty Skyrim. Wiele z nich nie ma do kogo wrócić i czeka na jej życie ciężkiej pracy, biedy i nieszczęścia. Jeżeli możesz zapewnić dobry dom jednemu z tych niewinnych dzieci, proszę o rozważ adopcję, niezależnie czy zdecyduje się adoptować jedno z naszych dzieci, czy zebrać kogoś z twojej okolicy, odmienić życie pewnego dziecka. Więcej informacji dzieli Konstancja Michael, Sierciniec, Izba Chwał, Pęknina. O kurde. Ciekawa. Dobra, to tu na pewno coś będzie. Jestem trochę zajęta. Mam mnóstwo spraw do załatwienia. Mówi się, że w Skyrim widziano mnichów Psijing. Wytłumacz mi, dlaczego marnuje ludzi na uganianie się za bajką. Jeżeli Ulfric zagarnie koronę, nie będzie szczęśliwego zakończenia. Będzie spory problem. Co my tu mamy? Teraz tak. Regatrike? Nie. Ulfrikiem. Czy wy nie przykładacie wagi do własnych tradycji? Myślałem, że to Mut wybiera króla. Popieramy Elisiv. Mut na pewno uradzi słusznie. Nie wszyscy zgodzili się na Mut. Jesteś tu wystarczająco długo, aby wiedzieć, że Nordowie nie zawsze postępują rozsądnie. Kierujemy się sercem. Jak to? Ulfric zdobywa koronę i nagle jest najwyższym królem? Nie, to nie takie proste. Ale wyszczerbiona korona byłaby potężnym symbolem, wokół którego mógłby zebrać siły. Ale jeśli znajdziemy ją pierwsi... A my oddaliśmy ją Elisiv. To, że Mut nie obraduje, działa na korzyść jej roszczeń. Być może. Powierzam ci tyle sił, ile mogę odstąpić. Ale ostrzegam cię. Jeżeli to się okaże stratą czasu i ludzi... Nic się nie zmarnuje. Zabierz Axiliariusa tutaj. Możesz ją odesłać z powrotem. Jeżeli nie znajdziesz tam nic poza starymi kośćmi i pajęczynami. Kamienna pięść nie jest głupcem. Znalazł koronę. Ale my pierwsi do niej dotrzemy. Witajcie ponownie, żołnierzu. Cieszę się, że jesteście cali i zdrowi. Zaraz wyślę ludzi do obsadzenia fortu. Dobrze się spisaliście. Jestem pod wrażeniem. Ale zanim przejdziemy dalej, musisz oficjalnie wstąpić do Legionu. Porozmawiaj z generałem Tulliusem. On zorganizuje przysięgę. Jeśli dołączysz do Legionu, złożysz przysięgę obligującą cię do służby cesarzowi. Chcesz o czymś donieść? Oraz każdemu obywatelowi cesarstwa. Dzięki, Falkret! Panuj. Czyli jednak chcesz służyć w imieniu cesarstwa. Rozumiem. Nic to.
Mamy z generałem. Legion wciąż tu będzie, zdań, jeśli zmienisz ale zdanie. Ale to on jest jedyną nadzieją. Dobra, co my tu, straciliśmy w ogóle? Złóż przysięgę. Porozumienie z generałem Tulliusem. A ja zaczynam widzieć dlaczego. Kamienna pięść nie... Głupcem. Znalazł koronę. Ale my pierwsi... Czyli jednak chcesz służyć w imieniu cesarstwa. O kurde. Bum, 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 bum. Zatem powtarzaj za mną. Na swój honor przysięgam wieczną lojalność cesarzowi Tytusowi Medę II. Oraz niezachwiane posłuszeństwo wobec oficerów jego wielkiego cesarstwa. Jeśli zawiodę, niech osądzą mnie ci nade mną, a wezmą ci pode mną. Niech żyje cesarz. Niech żyje cesarstwo. Witaj w cesarskim legionie, żołnierzu. Pamiętaj, że dbamy o swoich ludzi. Jeżeli dołączasz do legionu, zostajesz w nim na całe życie. Porozmawiaj z Bajrandem. Zwykle jest w kuźni. Załatwi ci ekwipunek. Ale nie potrzebuję lepszego ekwipunku. Jeśli się nie mylę, to Legat Rikke ma dla ciebie specjalne zadanie. Wkrótce przepędzimy Ulfrika z wichrowek ci w obrodzi? Czego ci zgrzybiali pustelnicy ode mnie chcą? Dlaczego? Nie ma o czym mówić, póki ten zdrajca Ulfrik podnosi broń przeciwko swemu prawowitemu cesarzowi. Siema, siemam. Będzie z nimi kłopot. Ale nie wysłano mnie do Skyrim, żebym się bił ze smokami. Moim zadaniem jest stłamszenie rebelii. Smoki czy nie smoki, ja swoje rozkazy wykonam. Możesz mieć rację. Coraz ciężej jest nawet przemieścić wojska, nie ściągając na siebie uwagi smoków. Gromowładni cierpią tak samo jak my. Nawet Ulfric powinien dostrzec sens zawarcia rozejmu w takich warunkach. Tak, dobrze. Pójdę na tę radę siwobrodych. Co by ona nie dała? Ciekawe. Rozmawiać z Ulfrikiem o pokoju? Podziwiam twój optymizm. Rozmawiać z Ulfrikiem o pokoju? Podziwiam twój optymizm. Gdzie ona wychodzi w ogóle? Witaj w Legionie, Axiliariusie. Rozmawiać z Ulfrikiem o pokoju? Podziwiam twój optymizm. Okej. Z Legiat Rikke. No ona jest Legiatem Rikke. Rozmawiać z Ulfrikiem o pokoju? Podziwiam twój optymizm. Najwidoczniej nie można teraz. Znasz najnowsze wieści? Ci przeklęci magowie wysadzili zimową twierdzę. To chyba była kwestia czasu. Szybko dokonał decyzję. Wytłumacz mi, dlaczego marnuje ludzi na uganianie się za bajką. Jeżeli Ulfric zagarnie koronę, nie będzie szczęśliwego zakończenia. Będzie spory problem. Rozmawiać z Ulfricem o pokoju? Nie da się, kurde. Tradycji? Masakra jakaś. Ostatnio droga do białej jest. Okej. Krążą pogłoski, że Akademia Magów... Porozumiem z Legiatem, czyli teraz na razie nie możemy porozmawiać z Legiatem, wnioskuję. Więc zróbmy to tak. Porozmawiajmy jeszcze... Tu. Z tymi. Dobrze, że udało ci się... Balgruf nie chce się jasno zadeklarować. Jest prawdziwym Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Nie byłbym tego taki pewien. Udało nam się złapać tak, paru... Byle najwyższy czas, żeby odwrócili wzrok od niebios i spojrzeli na naszą krwawiącą ojczyznę. Czego oni chcą? Naturalnie darzę siwobrodych najwyższym szacunkiem. Smocze naloty to rosnące zagrożenie. Jednak sytuacja polityczna wciąż jest delikatna. Jeszcze nie wszyscy jarlowie popierają mnie jako najwyższego króla. Nie mogę sobie pozwolić na oznaki słabości. Nie zgodzę się na to, chyba że Tullius też się tam zjawi.
Dobrze. Wciąż mamy pod sobą połowę Skyrim, mimo wszystkiego, co cesarstwo zdołało na nas rzucić. Wątpię, żeby cesarstwo było w stanie wytrzymać ten rozlew krwi zbyt długo. Tak. Dam Tulliusowi jeszcze jedną szansę na poniechanie Skyrim i wycofanie się z podkulonym ogonem. Co według ciebie miałbym zrobić? Jeżeli nie jest z nami, jest przeciwko nam. Przeklęci bezbożni cesarscy. Dobra, i teraz co my tu mamy? Idź do sanktuarium, porozumiał z Legiem pomysł, okej. On o tym wie. Wszyscy o tym wie. Dobra. Tu jeszcze jest. Mamy porozmawiać z tym Legiatem. Może teraz się uda porozmawiać. Może teraz się uda pogadać. Starość nie jest taka zła. Córka zapewne mnie zajmie. Czy twoja zbroja jest? Tak, ze smoczysz ten kości jest. Zajmuje się głównie drobnymi kradzieżami i pijackimi bójkami. Dobra, gdzie ona gdzie jest? Mieliśmy porządnego napadu bandytów. Ale ona gdzie jest? Legiat. Legiat, gdzie jesteś? Legiat Rikke. No nie ma jej gdzieś. A, bo to jest 6 rano. Czekajmy jeszcze 3 godzinki. Może się zjawi. Auxiliariusie? Auxiliariusie? Nie, no nie ma jej. Gdzie ona jest? Znajdziesz się w opałach, jeśli zaczniesz grzebać tu w zamkach. Proszę cię. Bitch, please. No nie ma. Wyszczerbiona korona. Dziwne. Dziwne, ale spoko. Wracaj do miejsca. Ale... Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? I zasługujesz na nasze uwielbienie, bo jesteśmy jednością. Ha, niedźwiedź, dobra. Niedźwiedzia żeśmy utukli. Ona gdzie jest? Tu. Potrafisz wykonać. Dobra robota. Nieskomplikowana, ale... Jarl Rift poprosił nas. Zdaje się, że zamieszkały tam drapieżniki i napadają rolników. Ktoś musi tam iść i zająć się tymi bestiami. Szkoda, ale zajmie się tym ktoś inny. Zdołasz lepiej go kontrolować. Dobra, to są takie powtarzalne. Dobra, to olaś to. Olaś te questy. No wiecie, jak możesz pomóc towarzyszom. Dobra, tu wsiu. Legiatrykę. On ci to jest? Kurde. To jest to. Czu, 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 czu. W moim pierwszym zadaniu. Dobra, ale idziemy tutaj. Spotkanie Najwyższej Rady.
Udało ci się zatem. Zwolennicy przemocy zebrali się tutaj, w tych murach, których kamienie uświęcone są słowami pokoju. Niedobrze, że się zgodziłem na pertraktację. Siwobrodzi nie powinni się mieszać w takie sprawy. Tak, tak. Dlatego też pozwoliłem złamać wszystkie nasze tradycje. Ale nie ma co żałować. Jest jak jest. Zajmij miejsce u stołu obrad. Zobaczymy, jaką to mądrość uraczą nas wojownicy Skyrim. Okej. Tu? Jakiś tu jest? Cieszę się, że wreszcie mam okazję zobaczyć to miejsce. No, idą. Teraz już stupnę. W końcu jestem smoczym dziecięciem. Dobra, muszę zainicjować coś. Smocze dziecię, wszyscy czekamy na ciebie. Proszę o zajęcie miejsc. Super. Skoro wszyscy już są, prosimy o zajęcie miejsc. Mam nadzieję, siadać z tyłkami. Nie, znieważasz nas, przyprowadzając ją na rokowania? Twoją naczelną łowczynię wyznawców Talosa? Nie trzeba było długo czekać. Dyplomatycznie. Mam pełne prawo być przy tych negocjacjach. Muszę upewnić się, że nie zostanie tu uchwalone nic, co łamałoby postanowienia Konkordatu Bieli i Złota. Należy do cesarskiej delegacji. Nie będziesz mi dyktować, kogo mam zabrać na naradę. Proszę, jeżeli będziemy negocjować warunki negocjacji, to niczego nie osiągniemy. To chyba dobra pora, aby smocze dziecię podzieliło się swoją opinią na ten temat. Jak myślisz, pozwolimy Ulfrikowi dyktować warunki, zanim negocjacje się w ogóle rozpoczęły? Być może, ale nie powinniśmy przystawać na ugody, kiedy negocjacje jeszcze się nie rozpoczęły. Będziemy wyglądać na słabych. Jesteś słaby. Im szybciej to zrozumiesz, tym szybciej stąd znikniesz. Pokój, Galmarze. Chyba zdam się na twoją ocenę. Choć uważam, że to błąd. Dobrze, Ulfriku. Ciesz się swoim błahym zwycięstwem. Talmor będzie paktować z każdym rządem, który obejmie władzę w Skyrim. Nie mamy zamiaru mieszać się w waszą wojnę domową. Ha! Skyrim nigdy nie padnie na kolana przed Talmorem. W przeciwieństwie do twoich cesarskich ziomków. Masz szczęście, że szanuję siwobrodych, Galmarze. Legacie, reprezentujemy tutaj cesarza. Wybacz, panie. To się już nie powtórzy. Skoro już to ustaliliśmy, możemy rozpocząć? Na początku chciałbym coś powiedzieć. No to do dzieła. Jedynym powodem, dla którego zgodziłem się uczestniczyć w Radzie, jest zagrożenie ze strony smoków. Nie ma o czym rozmawiać, jeżeli cesarstwo nie zgodzi się odstąpić od bezprawnych roszczeń wobec wolnego ludu Skyrim. Wiedziałam, jesteśmy, że się nie oprze. Jesteśmy tu, aby podpisać zawieszenie broni, które pozwoli smoczemu dziecięciu rozprawić się ze smokami. I to tyle. Uważam, że sama zgoda na rozmowę z cesarstwem to wystarczająco hojny gest. Skończyłeś? Przyszedłeś tu perorować, czy możemy przejść do rzeczy? Dobrze, miejmy to już za sobą. Możemy zaczynać? Jarlu Ulfriku, generale Tulliusie, taka rada nie zebrała się nigdy wcześniej. Zjawiliśmy się tutaj na prośbę smoczego dziecięcia. Proszę, aby wszyscy uszanowali ducha wysokiego Hrodgaru i zrobili co w ich mocy, aby w Skyrim zapanował trwały pokój. Kto pragnie rozpocząć negocjacje? Tak, bierzmy się do dzieła.
Chcemy kontroli nad Markartem. To nasza cena za zgodę na zawieszenie broni. Po to tu jesteś, Ulfriku? Ośmielasz się pluć w twarz siwobrodym, wykorzystując tę radę do własnych celów? Elisir, zajmę się... Generale, to niedopuszczalne! Nie bierze pan chyba tego żądania na poważnie. Mieliśmy się tu zebrać, by omówić warunki zawieszenia broni. Elisir, powiedziałem, że się tym zajmę. Ulfriku, nie możesz przecież oczekiwać, że oddamy ci Markart przy stole obrad. Liczysz, że dzięki radzie dostaniesz to, czego nie zdobyłeś w boju? Czyż nie? Z pewnością, Jarl Ulfrik, nie oczekuje czegoś za nic. Tak. To byłoby do niego zupełnie niepodobne. Zaraz! Generale, chyba nie zamierza pan tak po prostu oddać Markartu w ręce tego... zdrajcy! Tak, cesarstwo odpłaca nam za lojalność! Dość! Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie coś. Ta rada to nie był mój pomysł. Uważam, że to strata czasu. Jesteś zdrajcą cesarstwa i zasługujesz na śmierć. Ja przynajmniej będę negocjować w dobrej wierze. Skoro jesteśmy tu na twoją prośbę, chciałbym się dowiedzieć, ile wart jest dla ciebie Markart. Pęknina. Zimowa twierdza, chyba uczciwa wymiana. W zamian za Markart, źródło większości srebra w Skyrim? Wątpię. Pęknina wydaje mi się najlepszym wyborem. Dobrze ufortyfikowana. Łatwa do zaopatrzenia zza jeziora Honrich. Do tego tyle miodu, ile dusza zapragnie. Za mało, żeby przeważyć utratę Markartu. Z pograniczem w rękach wroga, nasza pozycja w Samotni byłaby zagrożona. W porządku. Choć zaczynam się zastanawiać, po czyjej ty właściwie jesteś w stronie. Tak czy inaczej. Zimowa twierdza pozwoliłaby nam bezpośrednio zagrozić transportom buntowników z Wichrowego Tronu. To chyba lepsze niż nic. Ulfric będzie jednak musiał zaoferować znacznie więcej, jeżeli mam mu oddać Markart bez walki. Smocze dziecię przemówiło, Tuliusie. Markart będzie nasz. Teraz zobaczymy, czy poprzesz swoje słowa czynami. Smocze dziecię, spodziewałem się po tobie czegoś więcej. Nie zapominaj o przysiędze, złożonej cesarzowi. Teraz widzę, że to wcale nie są negocjacje. Już ja cię znam, Ulfriku. Jeżeli oddam ci Markart, zaraz postawisz następne żądanie. Nigdy nie pokonasz cesarstwa i dobrze o tym wiesz. Mimo to jesteś gotów poświęcić tysiące istnień w imię własnej chorej ambicji. Już niedługo znów położysz głowę na pniu i tym razem żaden smok cię nie ocali. Jak zwykle słowa cesarstwa są warte tyle co nic. Przestańcie! Ale się gryzą. Tak ślepi na zagrożenie, że nie jesteście w stanie zażegnać swoich błahych sporów? Oto jesteście kłócąc się o nic, podczas gdy los tych ziem wisi na włosku. Delfine, on jest z tobą? Jeśli tak, to lepiej mu powiedz, żeby powściągnął język. On jest ze mną. I radzę wam, byście wysłuchali, co ma do powiedzenia, zanim zrobicie coś nieroztropnego. Czy nie rozumiecie zagrożenia? Nie wiecie, co oznacza powrót smoków? Alduin powrócił, pożeracz światów. Nawet teraz żywi się on duszami waszych poległych towarzyszy. Staje się coraz potężniejszy wraz ze śmiercią każdego żołnierza w tej bezsensownej wojnie. Czy nie potraficie choćby na chwilę odłożyć na bok swoich niesnasek, stojąc w obliczu śmiertelnego zagrożenia? Nic mi nie wiadomo o końcu świata, ale ta smocza sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jeżeli zawieszenie broni pomoże smoczemu dziecięciu położyć kres tej groźbie, wszyscy na tym zyskamy. Pamiętaj o tym, Ulfriku. Wracając do zasadniczej sprawy. Dobrze wiesz, że nie możemy oddać Markartu na tych warunkach. Nagnaty szora! Kiedy się skończą te rondania? Zamieniam się w słuch.
Domagamy się rekompensaty za masakrę w Tardvasten. Zabijasz ludzi, o których rzekomo walczysz. Prawdziwi synowie Skyrim tak nie postępują. Kłamiesz, cesarski pachołku! Moi ludzie nigdy nie splamiliby swego honoru takimi czynami. Nawet w odwecie za tę masakrę... krew przelana w tej wojnie jest na twoich rękach. Smocze dziecię, co ty na to? Spodziewałem się po tobie więcej. I znów cesarstwo przyjmuje winę za zbrodnie innych. Wiesz, że nie przystanę na takie warunki. Cesarz się wyprze takiego traktatu, a mnie odwoła. Aroganckie cesarskie świnie! Wysłuchajmy więc. Biel ma wrócić pod panowanie cesarstwa. Zdrajca Skald starszy zostanie zastąpiony przez bardziej lojalnego kandydata. Co dalej, Tulliusie? Może mam ci oddać całe Skyrim? Najwyraźniej nie mam wyboru i muszę pozwolić ci zdecydować się smoczemu dziecięciu. I może zaczynam wątpić w twoją uczciwość. Smocze dziecię, co ty na to? Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nie próbuj mi przemycić owczych szczyn w butelce kolowiańskiej brandy. Takie warunki są nie do zaakceptowania. Widzisz, co nam dają rozmowy z nimi? Zamieniam się w słuch. Nieważne. Widzę, że to najlepsze warunki, jakie uda nam się wynegocjować. Niechaj będzie. Cesarstwo przynajmniej stawia większe dobro nad własne korzyści. Wygląda na to, że doszliśmy do porozumienia. Jarlu Ulfriku, generale Tulliusie. Tak się przedstawiają omawiane warunki. Markarth zostanie przekazany siłom Ulfrika. Jarl Igmund ustąpi z tronu, a jarlem Markarthu zostanie Todgwor Srebrnokrwisty. Ulfrik wpuści cesarskie wojska do zimowej twierdzy. Korir zastąpi Kraldara na tronie jarla. Biel zostanie oddana cesarstwu. Bryna Merilis przejmie tron jarla Gwiazdy Zarannej. Czy obie strony się zgadzają? Synowie Skyrim dotrzymają swojej strony umowy, o ile cesarstwo dotrzyma swojej. A ty, Elisif? Podobają ci się te warunki? Mów śmiało. Generał Tullius tylko czeka na twoje rozkazy. Nie mam nic do powiedzenia temu mordercy. Generale, wiele razy dowiódł pan, że los Skyrim leży panu na sercu. Wierzę, że pańskie działania mają na celu ochronę naszych interesów. Dziękuję ci, Elisif. Doceniam twą lojalność. Te warunki bezczelnie faworyzują buntowników. Każdy tutaj o tym wie. Lecz cesarstwo na nie przystanie, dopóki nie zażegnamy smoczego kryzysu. Ulfriku, po tym przyjdzie czas zapłaty. Możesz na to liczyć. Twoje czyny były dla nas hańbą. Każdy twój krok stanowił pogwałcenie przysięgi danej cesarzowi. Siema, siema, Long Arrow. No widzisz, widzisz. Na pewno uraduje to towarzyszy, którzy oddali życie za terytorium, które za twoją sprawą trafiło teraz do Ulfrika. Nie zwracaj na niego uwagi. Filozof gawędziarz, jak wszyscy cesarscy generałowie. Chodź, Galmarze, mamy dużo do zrobienia. Smocze dziecię, oddanie Markarthu to sroga cena za zawieszenie broni. Mam nadzieję, że było tego warte. Jarlu Balgrufie, zakładam, że znacie plan smoczego dziecięcia. Tak. Jestem gotowy zrobić swoje. Powiedz tylko słowo, a moi ludzie pomogą ci zastawić pułapkę. Pozostaje jedna trudność. W jaki sposób zwabić smoka do smoczej przystani? Doskonałe pytanie. Nie umknął ci taki szczegół, czyż nie? A, sądzę, że mogę pomóc. Przewidziałem to. Kiedy tobie przyszło aranżować to spotkanie, ja spędziłem ten czas w bibliotece niebiańskiej przystani. Niezgłębiony skarbiec zaginionej wiedzy. Co ważniejsze,
ostrza zapisywały imiona wielu smoków, które zabiły. Porównując je z mapą miejsc smoczych pochówków od Delfin, byłem w stanie zidentyfikować smoki, które wskrzesił Alduin. Ciekawe. A nie rozumiesz? Imiona smoków zawsze są trzema słowami mocy, krzykami. Jeśli wezwiesz smoka przy pomocy głosu, usłyszy cię on gdziekolwiek jest. Nie musi tego robić, ale smoki są dumne z natury i nienawidzą odrzucać wyzwań. Twój głos w szczególności powinien zainteresować tego smoka po twoim zwycięstwie nad Alduinem. Sądzę, że najprawdopodobniej nie będzie potrafił oprzeć się twojemu wezwaniu. A w rzeczy samej, nie jestem mistrzem głosu jak ci panowie, ale wszystko zostało zapisane na tym zwoju. Od Ach-Wing, skrzydlaty, śnieżny łowca, napisano. Mam nadzieję, że ten rozejm da ci to, czego potrzebujesz. Nie potrwa długo. Co? Jeszcze jedno. Wiemy o Parturnaksie. W porządku. Potrzebowaliśmy jego pomocy, ale już nie potrzebujemy. Najwyższy czas, by zapłacił za swe zbrodnie. Poza tym nie jest jakimś tam zwykłym smokiem. Był prawą ręką Alduina. Dopuścił się czynów tak haniebnych, że tysiące lat później wciąż są one pamiętane. Musi zginąć. Zasługuje na śmierć. I to ty musisz go zabić. Dopóki żyje... Cóż, przykro mi, ale udzielając ci dalszej pomocy, złamalibyśmy przysięgę ostrzy. Dokonaj wyboru, smocze dziecię. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Oto szerszy kontekst. Pomógł Alduinowi w zniewoleniu naszych przodków. Może i ostatecznie go zdradził, ale to jeszcze gorzej o nim świadczy. Nie możemy dać Parturnaksowi sposobności, by z kolei zdradził nas, a potem wrócił do swego dawnego pana. No kurde. Oh boy. Ciekawie będzie. Nie, tędy muszę, dobrze. Ciekawie będzie, ciekawie. Maciek nie będzie zbyt zadowolony. Dream your luck. Witaj. Odach Wing przybędzie na pojedynek. Bosik, Krilot, nie oprze się twojemu wezwaniu z samego wzgórza Dowów. Przybędzie. Ostrza słusznie nie darzą mnie zaufaniem. Onikan i Od. Ja nie ufałbym drugiemu Dowie. Dow Vahlan Fahrel. Zostaliśmy stworzeni, by dominować. To jest w naszej krwi. Czujesz to również w sobie, prawda? Mnie można ufać. Ja jestem tego pewien. Lecz oni nie.
Mądrze jest traktować dowów z nieufnością. Udało mi się ujarzmić mą naturę tylko dzięki medytacji i zgłębianiu tajemnic drogi głosu. Nie ma dnia, by nie nachodziła mnie pokusa powrotu do odziedziczonych przyzwyczajeń. Zin Kryf Horwut se Sulejk. Co jest lepsze? Urodzić się dobrym, czy ogromnym wysiłkiem przezwyciężyć swą spaczoną naturę?